Michał Nowak, zapraszam na sport. Ceratena Czarni przygotowują się do kolejnego ligowego meczu. Tym razem Radomianie zagrają w Lubinie. Siatkarze Ceradu NA Czarnych Radom w niedzielę wybiegną na parkiet po raz pierwszy w 2021 roku. Rywalem podopiecznych trenera Roberta Prygla będzie Kuprum Lubin. Wojskowi w ostatnim czasie przegrali z Asekoresowią Rzeszów, Aluronem, CMC Wartą Zawiercie czy PGS Krom Bełchatów. Obecnie zajmują odległą 10. pozycję w ligowej tabeli z dorobkiem 19 punktów. Szanse Radomian na awans do fazy playoff są już małe. Do 8 werwy Warszawa Orlen Paliwa Wojskowi tracą już 6 oczek, a ponadto warszawianie mają rozegranych aż 3 mecze mniej. Najbliższy rywal Ceradu NA Czarnych, czyli Kuprum, plasuje się na 12 pozycji z dorobkiem 14 punktów. Początek meczu w Lubinie w niedzielę 10 stycznia o godzinie 20:30. Piłkarze broni Radom mają w planach rozegranie 7 lub 8 spotkań sparingowych. Radomski trzecioligowiec przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie 11 stycznia. Na razie zawodnicy trenują indywidualnie. Pierwszy mecz towarzyski czeka broniarzy 23 stycznia, a ich rywalem będzie czwartoligowy GKS Nowiny. Łącznie podopieczni Artura Kupca mają w planach rozegranie 7 lub 8 meczów kontrolnych. Sparing partnerami Radomian będą też m.in. Krzeostrowiec Świętokrzyski, Wisła Sandomierz, Chełmianka Chełm czy Stal Kraśnik. Przypomnijmy, że pierwszym nowym zawodnikiem ekipy z Plant jest Paweł Wolski, który ostatnio grał w Siarce Tarnobrzeg. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.